takie dziwne, węższe trasy. Dla rowerów. Dla rowerów na przykład. Nie no. Trasa rowerowa, nie? I 5 metrów szerokości. Czy tam 10? Nie no. Ogólnie to podoba mi się, ale to tylko dlatego, że ma takie fajne, duże miasta. Te miasta tak, są lepiej zbudowane, są bardziej takie no, szczegółowe. No tak to normalnie to jest chyba to samo, nie? Bardzo podobne, bardzo zbliżone. No ale tutaj jest mniej tych błędów, jest bardziej dopracowany już, także... Chyba będę musiał tutaj dłużej zostać. To z drugiej strony, jak jest teraz American Track i tam jest multi, to też można działać. Tylko no, nie wiadomo, jak do końca to funkcjonuje. Ja ogólnie cały czas się mylę z milami. Nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby tutaj jeździć w milach. O, to i zarabiać w dolarach jeszcze. No tam nie ma możliwości zmiany, nie? Pewnie nie, pewnie jest możliwość. Tylko no, tak ciężko by było jeździć tam po Stanach, w kilometrach i zarabiać złotówki. Tak słabo trochę. American Road i dzień dobry, 5 zł pan zrobił. Tak. Co? 5 tysięcy złotych. Pana kolega zarobił 5 tysięcy dolarów. Jest pan zadowolony? Oczywiście, że tak. O Jezu. To byłoby straszne. To byłoby naprawdę kiepskie. Chociaż nie, ja zarabiam Simleony przecież, no tak. Zapomniałem. Teraz mi się przypomniało, że ja Simleony zarabiam. Czy to w Eurotracku, czy ten. Ale myli mi się, cały czas mi się to myli. Nie, to ja akurat tak nie mam. Chociaż dużo gra w Sims, ale nie mylę się. Ale przez jakiś czas myliłem w Simsach, zawsze mówiłem złotówki albo dolary. A to wiesz. A teraz, ja, nie, a teraz się przestawiłem, teraz się przestawiłem. W każdej grze zarabiam Simleony. Też często. O, to tyle złotych, nie? A wam to stało. No. Jednak da się przyzwyczaić do pewnych gier. O, jakieś tam nie powiedzmy. Ja... Nawyki później wchodzą. W sumie w Simsy przestałam grać ostatnio. No widzisz, że chodzi na przykład o prowadzenie ciężarówki, to mam dużo nawyków Simsów akurat. A... Tak. Serio? Nie no, tu raczej GTA właśnie, stąd te prędkości właśnie później są i... I później jedziemy, jedziemy z ekipą w GTA i krzyczę na nich, żeby zatrzymali się po czerwone, bo dostaną mandat. Ja tam tak nie tak gram, to ja grałam w sumie, to już tak za bardzo nie gram, to się zatrzymywało, Nie, no słyszałam takie pogłoski, że tylko rok się zatrzymuje na czerwonym świetle. Nie, ja się zatrzymuję, zatrzymywałam się, śmiesznie to wyglądało. Taka przepisowa jest. No, no bo ogólnie cała gra później na ciebie dziwnie patrzy, nie? No. Te wszystkie randomowe autka. Są później zdziwione i trąbią, co? Dlaczego na czerwonym stoisz? Co ona robi? No nie? Może jak się już, z rzeczywistością pomyli. Już jesteś na promie? Nie, nie, jeszcze nie. Jeszcze muszę przejechać jakiś kawałek, tylko nie wiem, gdzieś tu fotoradary są? A gdzie ty jesteś? Nie wiem, ale... No nie! Nie wiem, jadę właśnie gdzieś tutaj, tereny zabudowane już się zbliżają. O, jest kontrola prędkości, dobra, już wiem. Mandat 2310 zł. Jej, wiesz, mandat. Nie, bo ja pamiętam, że jak jeździłem w Eurotracku kiedyś tam wcześniej, to właśnie pamiętam te pomarańczowe takie... dźwiękoszczelne, czy tam... Chyba tak dźwiękoszczelne ściany, no i zawsze tutaj dostawałem mandat. Okej. Nie, no spok. Dostałam. Co tam 2000, nie? Czy tam 2300? No, masz milion, weź też. Mam milion 100 tysięcy. 101 milion, przepraszam, 200 tysięcy. Te 2000, 2000, nawet nie wiem. Nawet nie pamiętam. Nie poczułeś. Nawet nie poczułem tego. O, jumbo jet leci, ładnie. Na lotnisko się zbliżam. Ty może tym, a ty promem lecisz, czy tym? Promem lecisz? Tak, promem będę leciał. Tak, pewnie, że tak. Lubię tak promem latać. Ogólnie to zawsze z Narni startujemy promem. Wzbijamy się w powietrze Tytanikiem i ten. I jest okej. Okay. No. Tak? Promem czy pociągiem. Wiesz co, nie mam żadnego pojęcia. O Boże. Wiem, że mam tutaj dojechać do tego Rotterdamu, ale nie wiem, czy będę tak naprawdę frunął. W sumie to jedno wyjdzie, najważniejsze, żeby dojechać. No, i żeby było tanio.
pamiętam, czy tam się leciało pociągiem. Jezu. Jechało czy pociągiem, czy kurczę, kompusy. Jakieś lotnisko tutaj, ale ekstra. Samolot? Samolotki tutaj są, także... Jakieś duże... O, jeszcze tutaj stateczek płynie. Wszystko nad mostem, wszystko po moście, nie? Wow. Widzę, że ty już tam w prom się zbliżasz do tego... promu. Chyba tak. Podejrzewam, że tak, ale... Ale nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale ładne widoki mam, muszę przyznać. A ja też mam dosyć konkretne miasteczko już. O matko! Prawie leżałam na boku. Tak, Rotterdam jestem. Kwestia tylko, żeby dojechać w całości. O, ja tu mam... Nie, nie! Co się stało? Damn. Wszystko pod kontrolą. No, a potem... kurde, no to słyszałem, no tak. Faktycznie, no wszystko pod kontrolą na pewno jest. Zdziwiłaś się tylko, że taki mały mandat, albo że to drzewo tak wyrosło niepotrzebnie, nie? No, na środku drogi. Nie mam żadnych też tak często mam, wiesz, nie, GTA szczególnie. Robimy dzikie stunty i nagle okazuje się, że jakaś palma wyrasta. Ktoś na środku postawił palmę. Na środku chodnika na przykład. Nie, bo po prostu była, wiesz, to są te takie czasami zamknięte drogi, te kratki takie. Tak, no są. Krzyżyki. No i nie zauważyłam, że skręcam i tak po prostu w tą kratkę. No, a że kratka niby niewidoczna, że jej nie ma, a jednak, no nie, puszcz, a jednak nie puszcza, nie? Nie widziałam, nie. To dobra, nie mam uszkodzeń, to chyba nie daje uszkodzeń. Ona świeci chyba na żółto w pewnym momencie, nie? Ale wiesz, z daleka to nie było. Jak się zbliżysz trochę bardziej, to wtedy się świeci na żółto i jest takie wow, zaskoczenie. Tak. No, masakra. No, nic się nie stało. Spokojnie, nic się nie stało, tak? Wyklepię się. Nie, nie mam uszkodzeń. Znaczy 1% tylko. Aha, no to podejrzewam, że opony, nie? Możliwe, odhamowania. No ja mam 2% uszkodzenia, a tak naprawdę po wyjeździe remontowałem także. Nie, bo wiesz, się ściera się. Ściera się, no tak, ściera się często. O nie, jeszcze tyle drog. Nie, no fajne widoki nawet, no dobra, ciekawe co to będzie. No ja mam... 350 km. Jednak prom. Polecę promem, słuchaj. To leć. Jest moc. W sumie może kasę dostaniesz. Znowu. Dobra, 101 234 tysiące. Nic nie dostałeś. Zaraz czy jeszcze. Aha. Nie, na razie potwierdzam tyle, ile mam na stanie. Okay. Ciekawe jestem, ile mi teraz dopłacą. O, do tego... to Paweł, dopłać mu. Zapłać, daj mu 100 milionów, tak jest. Na pewno mu się przydadzą. Nie wiem, na co byś to wydał. Rozbudowałbyś sobie garaż. Okej. Okay. I teraz tak, prom. I teraz, Jezus Marek, gdzie miałem dopłynąć? Czy ja nie wiem. Ja muszę sobie zobaczyć na mapę, nie wiem, który kurs sobie... będzie A to lepszy. Mam dwa, tak? Dwa do wyboru mam, tak. Wezmę ten tańszy, bo on jest bliżej. Dla mnie lepiej. Okej. Okay. Siadam. Leć. A wtedy mi się zbugowało, wtedy bardzo długo musiałem czekać, żeby no. wsiąść w ogóle. Co to jest? Co? Jakiś błąd gry, czy jak? O co chodzi? W domu masz kasę? Nie, ale deszcz pada taki, że chyba z gradem. Ja pierdzielę. Okej. Okay. Normalnie tak jakaś pikseloza się porobiła. Myślałam, że znowu masz kasę, nie? Żeby nie, właśnie nie. Ale rzeźnia. Okej. Okay. Uważaj, bo ślizgo. Tak, teraz jakieś światło.
jest zielony, jest zielony. Jedź, 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 jedź. Nie ma jak to lusterko. Nie. Przejechałam. Ja pierdzielę, ale wali niesamowicie. Ja mam ładnie słoneczko. A, widzisz, teraz jestem w Wielkiej Brytanii, teraz muszę pamiętać o jednej rzeczy. Wiesz, że przyjechał pod prąd. Też, ale przede wszystkim jak pisze mi tutaj 30 ograniczenie, to jest 30 mil, nie? Tak. Dobra. Ale dziwnie się jeździ, wiesz? Bardzo tak. Po lewej stronie. Jak jadę prawą stroną, to jest kwestia taka, że jest to wszystko znacznie bardziej płynne. No. Mam 300 km do końca. No ja mam 282, tylko że niestety trasa jest bardzo ciężka. Deszcz i jakieś załamanie pogodowe. U ciebie też pada? Nie, u mnie jest słoneczko, ładnie. Nie podoba mi się to. Nie narzekam. A nie, czekaj, ile ja mówiłem, że miałem... Ile miałem? 234 tysiące? Co? Czego? 101 234 000 mówiłem, tak? Nie wiem, ale tam zapłaciłeś za prąd gdzieś. No 4 tysiące zapłaciłem. No. No ale mam 101 257 tysięcy. No to jakbym miał chyba 20 parę tysięcy więcej. Nie wiem. Boże, kochany, to ja też chcę tak. To ja zawracam, nie? To ja kupuję Skandynawię. No nie kupię. Albo może, nie wiem. Opłaca się, widzisz? Płacisz ileś tam euro, parę euro za dodatek do gry. Ile to jest Skandynawia? Nie wiem, z 20 euro. Nie żartuję, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, nie pamiętam. Nie mam żadnego pojęcia, ja to po prostu wiesz, tak kupowałam wtedy jako taki pak. No ja wiem, taki pak. Promocyjny, to był chyba na święta wtedy robiony. No, ja i stwierdziłem, że sobie pod choinkę kupię Eurotracka i będę grał w Eurotracka. I stwierdziłem, że jest naprawdę fajnie. No, ja będę sobie już tak trochę kapie. Tylko tym deszczem kapie strasznie bardzo. No co? Ale to wiesz, to nie jest tak, że delikatnie pada. Tylko, że te kropki to są jakby takie, wiesz, białe kreski dosłownie. Istne białe kreski mi lecą w dół. No, poczekaj, aż mgła ci się zrobi. Nie wiem, od którego levela jest mgła, od 20? No dobrze, mam 18 jeszcze. Daj spokój. Deszcz, mgła, śnieg, wszystko naraz. Nie no, śniegu nie ma. Nie no, śniegu na razie nie ma na szczęście. Znaczy, wiesz, może być tak naprawdę, można sobie zrobić. Ja pobrał, nie? Tego moda, tego ja też nie pobrałam. A pytanie, jak masz tego moda, to po prostu jest śnieg, że leży, czy że śnieg, że pada? Leży i zdarza się, że pada, jeżeli masz te opady tam włączone, nie? Aha. Znaczy, jeżeli masz włączoną padakę, to tam leci wtedy. Dobra, okej. Okay. Znaczy nie, tam wiesz. Tak, okej, okay, rozumiem. Kurczę, pada. Zdarza się, że pada. Podejrzewam, że to jest deszcz, ale on wygląda jak śnieg, więc... Ale jest chyba bardziej ślizgo. Strasznie ślizgo. Znaczy wiesz co, no zazwyczaj, nie wiem, no wydaje mi się, że śnieg to jest też woda taka, tylko zamarznięta, więc w sumie może być deszcz, nie? No to... Na jedno wyjdzie. Nie wiem, wrażenie po prostu, że grat leci. Albo że błyskawice, wiesz, padają. Tak, zaraz jakiś piór pali. Oddawaj pieniądze. Sypnij hajsem, tak. Nie banku kradniesz, nie? Wszyscy chorujący. Wszyscy wiedzą, że zrobimy napad w GTA 5. I to nie jeden. I przelało mi się na ETS-a wszystko teraz. Ja to by się zgadzało, bo tam... Tyle co pamiętam, to Trevor chyba ma około 12 czy 20 milionów po tym napadzie ostatnim. Widzisz. Także wiesz, tam... Tu zamęt do kupy, czterech ich było, no to... Uzbierałoby się, że tak powiem. Wydało się z tym. Normalnie ktoś jak ma padaczkę, to może dostać padaki przy tym. Aż tak źle? No mówię, tak by ekran śnieżył. Musiała zobaczyć. Nie mam się tego pojęcia, masakra. Podejrzewam, że to po prostu jest normalny deszcz, tylko że tekstury z tego deszczu nie wgrały się na serwer tak jak powinny. Ewentualnie i zmodyfikowali ten kwadratowy deszcz. No nie no, białe kreski padają.
ten śnieg z deszczem. O, dobra, załóżmy, że to jest śnieg z deszczem. Taka akurat jest jeszcze pogoda, teraz taki... taki okres jeszcze, powiedzmy, zimowy jest, więc możemy założyć, że to jest taki śnieg z deszczem. Czemu by nie? Bo u mnie to, wiesz, ten w południe jest wiosna, a w nocy jest zima. A to nie, to, ale mówisz w rzeczywistości teraz, tak? Tak, w rzeczywistości. No to w rzeczywistości jak najbardziej jest to możliwe. Bo u mnie też jest zimno, niestety, w nocy na razie, także... W lato jeszcze czasami jest w lato, w dzień. W lato. W dzień czasami gdzieś na słońce wyjdzie. No nie, wczoraj było ciepło, ale do południa. Śnieg. Więcej śniegu. Nie lubię śniegu. To można jeździć na dupolotach. O Jezu, jak łapanie tak jest. Jeździłam, a teraz też nie. Bo jestem bardzo stary. Nie wiem, czy to jeszcze... jeszcze istnieje w ogóle to określenie. Wszyscy młodsi, co to jest? O czym oni mówią, nie? Była zabawa. To się mówi o listki jeszcze, tak? Nie, no ja to zawsze ten. Dupoloty. Dupoloty, listki, jabłuszko. Co to jeszcze było? Nie pamiętam. Jeszcze jakieś nazwy. No a i tak dostałem mandat. Gaduła, normalnie gaduła jeden. Zagadanie pewnie dostałem. Dobra. A chyba najczęściej dupoloty wychodziły. Taki plastikowy kawałek... Plastiku. Plastiku. Nie, jakaś taka płachta i tyle, no i jechało się po prostu. Teraz wszyscy siedzą przed kompami. Teraz wszyscy jeżdżą po prostu w GTA na sankach. Nie, tak. W rzeczywistości jest ocieplenie klimatu, no i niestety nie ma... Nie ma żadnych... Ja czekam jednak o dodatek do Simsów. Na dodatek do Simsów? Cztery pory? No. Będzie super. Jeżeli będzie... Ale na przykład powiedz mi, na przykład nie wiem... I jej stwierdzi, że nie da 4,5 roku, tylko zrobi na przykład 3. No, kupiłabyś wtedy? Nie, no bez sensu, ale kupiłam. Nie, bo... Takie zaskoczenie, wiesz? No, programiści robili i zapomnieli na przykład o czwartej porze. Zrobili tylko 3. Nie, akurat w trójce był zarąbisty. 4 pory roku były, więc... No i to było taki, wiesz, też ewenement, nie? Bo trójka, wyszły 4. No... Dla mnie to jest dziwne, nie? Nie, no weź. Fajne, tęsknię. I mam nadzieję, że zrobię taką alarajską wyspę. Aha. Takie buty. Też było syreny i w ogóle, wiesz, takie skupienie teraz. No bo akurat, wiesz co, wjeżdżam w taką drogę, gdzie... Co, już parkujesz? Nie, ja mam mroczki przed oczami już, bo tak mi wali tym deszczem. Takie gradobicie jest po prostu, że ja nie wiem, co się dzieje. Problem mały, nie mogę wjechać. Zastanawiam się, czy czasami karoseria za chwilę nie będzie cała obita. Porysowana, nie? Dobra, ja już jestem... To znowu jakieś bramki. Programista rzeźnik po prostu. Tej gry. Programista rzeźnik, wiesz? Nie wiem, nigdy nie miałam tego błędu, że ten... Znaczy nie, może to nie jest błąd, może to takie coś też występuje, tylko że ja po raz pierwszy się spotkałem z takim... Jakieś anomalia pogodowa. Z taką anomalią. Niesamowitą. Co jest? Za co mandat? A nie, to nie mam. To podwyżka. Nie, bo myślałam, że dostałam mandat, ale... Nie, to nie, to nie. Dobra, coraz bliżej. A widzisz, te 101 milów się przyda. Zakładam, że będę grał dłużej w tego Eurotrucka na multi, więc... Niech się zdarzy jakiś wypadek. No. Będą musieli reanimować moją postać. Nie no, aż tak hardcore chyba nie powiem. Patrz. Różnie bywa, wiesz. I są twardzi, wszystko przeżyją. Nic nie będzie. Będę musiał reanimować ciężarówkę później, nową kupić. A w sumie? Przyda się. A muszę na tym zarobić pieniądze. Widzisz, musisz jeździć promami, latać promami, o tak. No, może też dostanę jakieś, nie wiem, dostawała. Hajs z nieba, nie wiadomo za co.
Wiesz, to taka nagroda, wiesz, że... A, bo widzisz, bo może gra wyczuła, że nagrywamy na YouTube i dlatego... Hajs z YouTube'a się posypał, 101 milionów, no pewnie, że tak, no wszyscy... Tak. Już teraz wiem, kurczę, no myślałem... Ale akurat wtedy nie nagrałeś, więc wiesz, może cheaty. Tak, wszyscy powiedzą, że cheaty, tak. Jak 101 milionów w grze, oryginalnie dali ci? Nie, no proszę cię. Nie. Paweł, co ty gadasz, no. Byłam przy tym, jestem świadkiem. Tak. Że cheatował, nie no, że sprzedał prom. Zamiast popłynąć, to popłynął i sprzedał prom i później 100 milionów sobie zgarnął, tak. Boże, chociaż, i na to... Chociaż nawet nie... Chociaż nawet nie wiem, czy prom kosztowałby 101 milionów. Nie wiem. Ale coś mi... hamulce nie działają. Nie przejmuj się, to nie jest konieczne. Nie, co? Najważniejsze, żeby dojechać... Prawie się położyłam. Dobra, ja już powoli dojeżdżam. Dobrze by było. No ja też, mam... Bo strasznie niedługą, za długą trasę jednak wziąłem, wiesz? No, w sumie... Ile? Długo już jedziemy. Nie wiem, ile? 50 minut jedziemy. Serio? Tak. Serio? No, 50 minut jedziemy. O matko. Faktycznie jakiś hardcore. Wszystko przez te kolejki, wiesz, na prom. Ale masakra. Ja myślałam, że ten, jakoś mi to tak zleciało szybko, nie? No w miarę szybko leci czas, ale to tak zawsze jest przy nagrywaniu, przy graniu. Ja mówię, a tak 30 minut max, nie? 30 plus 10 plus 10? Nie wiem, ja to zaraz będę na tym, na miejscu, nie wiem. Ja też mam 40 km, także myślę, no że poczekam. Nie, no to weź. Także poczekam, pojadę już, zaparkuję. Plus 30 minut na parkowanie oczywiście, standardowo. Coś, no czuję, coś czuję, że będę musiał to podzielić, bo to za długi materiał będzie. O... Kurde, no jednak 50 minut to sporo. Bardzo sporo. Nie no, rekordzista na YouTubie to ile robi? Po kilka godzin, tyle co pamiętam, nie? Nie wiem, nie oglądam takich rzeczy. Bo chyba usnęła, nie? Kilka godzin jazdy, pewnie, że to. Znaczy tam, ten bokiem, tak, dokładnie. Usiek w ogóle, to oni też tam ponad godzinę. Tak, 10 godzinny odcinek, zapraszamy serdecznie. Nie, nie, no, chyba. Jeden odcinek na miesiąc, nie do obejrzenia. Nie wiem, jakoś nie oglądam nic zbyt często. Okej. Jestem prawie już na mieście. No ja mam 40 do końca. No ja już zostało mi 12, widzisz. No wiem, co wzięliśmy taką... Ja mam po prostu ciężarówkę rakietę i dlatego tak to wygląda. O, nie to co ja, że 70. Okej. Okej, na miejscu. Tylko teraz muszę znaleźć rozładunek. O! Straciłem połączenie z serwerem. Coś takiego. Pewnie mnie zaraz wyrzuci z TS-a. Connection lost. A! Pewnie, że tak. Wyrzuciło z TS-a. Życie. Tak zawsze jest. Już dzisiaj drugi dzień mi się... Drugi raz mi się tak zdarzyło. Chyba mogę przejechać, bo teraz jestem offline. Connected. O, już nie jestem offline. Dzień dobry, wróciłem. Cześć. Wyrwało mnie na chwilę, wiesz? No ja to myślę. Miałem szybką przerwę. No tam, wiesz, na sneakersa, prysznic, nie? Prysznic jeden. Szybko na sneakersa tylko podskoczyłem. Życie, no zdarza się. Co, offline jesteś, czy już dobrze, już online? Nie, muszę zrestartować grę, żeby być online niestety. Aha. A to już nie ma problemu, bo i tak jesteśmy na miejscu, także... Ty dojedziesz, zaparkujesz. Znaczy, ja już dojechałem właściwie, tylko muszę teraz zaparkować. Chwila prawdy. Uda ci się, nie uda ci się. Nie uda ci się. Spróbuję zrobić taki trochę dłuższy podjazd. Wow, ja szybko zaparkowałem, pierwszy raz.
w sumie bardzo szybko, bo mi to zajęło jakieś 2-3 minutki. Teraz obawiam, że w tym Paryżu może być trochę kiepsko. Dlaczego tak myślisz? Nie wiem, tutaj są takie te miejsca do parkowania. Pomyliłam mi teraz, to do parkowania. Pomyliłem kierunki, wiesz? Nie w tą stronę kręcę, co powinienem. No, bo ty wiesz, w lewo kręcisz, ten w prawo zaczyna. No właśnie, dlatego tak. Muszę się ogarnąć. No ja mam zaraz, jestem na miejscu. Też, więc... Więc luzik. Dobra, dobra. Jakiś fotoradar. Zwolnię może. A co, zapłaciłaś coś? Nie, bo wiesz co? Jeszcze nie. Nie miałem z czego, to nie. No to nie, nie płaciłem dzisiaj. Trochę krzywo tak. O, dobra. Udało się? U mnie się udało. To dobrze, ja to jeszcze... Poszło. 2 kilometry. 130 tysięcy w kieszeni. Świetnie. Wow. O, i kolejny poziom wbiłem jeszcze. Pięknie. No i widzicie. No, co by tu sobie wziąć? Długodystansowiec albo gazy. A nie lepiej, a tym, no, co byś wzięła? Nie wiem. Nie, no dobra, okej, okay. Nie, no dzięki, naprawdę. To było bardzo cenne, to była cenna uwaga, także. ADR masz wszystkie? No właśnie, nie, jeszcze gazów nie mam. No weź sobie, bo to się opłaca brać. Dobra, ładunek wysokiej wartości mam na maksimum. Długodystansowiec brakuje mi jeszcze 2 i delikatny ładunek brakuje mi jeszcze 3. Ale wezmę sobie chyba gazy. No. Chociaż dziwnie to brzmi, ale wezmę gazy. Nigdy, nie, nie miałem gazów jeszcze dzisiaj, wiesz? W ADR spoko. No. Dobra, to sobie tylko zaparkuję gdzieś. O, ja też już dojechałam. Dobra, dojechałem. Okej. Okej, no to tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się, papa. No, hej.